Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z GTA Online. A dzisiaj kontynuujemy nasze napady. Albo bardziej przygotowania do napadu na panterkę. Właśnie tak, w poprzednim odcinku machnęliśmy dwa razy pojazdy. Bo dzisiaj przejdziemy Alconosta, moi drodzy. Dokończymy wszystkie pojazdy do samego końca i pójdziemy wtedy do następnej kategorii. Będzie to miało trochę ładu i składu. Także szybka teleportacja pod Fort Zancudo. To jest całkiem blisko. Nie, to będzie bitwa potężna, bo tam przecież to jest baza wojskowa. No dobra. Czy się czuję przygotowany? Nie da. Trzeba być pewnym swoich działań, bo inaczej ani z matematyki się obraź. You know the definition. Moi drodzy, to co? Kamerka na nowe DLC, na premier. Kto usłyszał, ten usłyszał. Dobra, idziemy teraz do helikoptera. Ubrałem trochę bardziej bojowy strój, więc się na pewno przyda. Tematycznie. Lecimy sobie stąd. I kierunek Fort Zancudo. Ciekawe, czy będą 4 gwiazdki na start. Pewnie będą. Mógłbym tam mieć swój magazyn i tak dalej, to raczej bym nie miał na starcie wtedy 4 gwiazdek. O, panie Pawle. Jasne, hej. W ogóle tam jakiś motor stoi. Aha, to chyba jest mój w ogóle z tego. Bo ja to na sesji robię, zapomniałem. Myślałem, że coś mi się uroiło, że będę musiał tam motorem wlecieć. Chciałem spację nacisnąć, żeby wylądować. Dobry. Czy wpuścicie mnie normalnie, czy... No to spoko, że wpuszczają mnie normalnie, aczkolwiek... Dajcie mi ten motor. A, za daleko od drogi. Widzicie to? O! Chyba dostarczono motor od Johna Wicka. Jest tam na dole, czy ja tu wjadę w ogóle na górę? Teraz się przekonamy, bo już zszedłem na dół. No myślę, że są szanse dostać się tędy. O! Dobrze. Idziemy do hangaru, do środka. Siemano, właśnie tak. Dobry. Rozumiem. To dlaczego się nie mogę dostać? Tam był chyba wjazd. O, właśnie ten. Gdzieś tu można światła wyłączyć, ale czy ja chcę to robić? Ba, czy ja umiem to zrobić? Chyba nie chcę tego robić.
Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Muszę poszukać laptopa. Ogólnie spoko. Ale czy jak ja bym ich po cichu powyłączał, to by coś to mogło zmienić? Nie bardzo. To nie wyłączę ich po cichu, tylko wyłączę ich silno. Czemu tak wolno biegam? Get a job. Już mam. Czemu się broń chowa? Oj. Trzeba się skupić. Oczywiście, że I'm going down. Ktoś jeszcze? Ktoś u góry gdzieś? Jeden tu jest taki, cofany. No wysuń się, panie kolego. Dobra, sam zaskoczę do nich. Wstawaj, wstawaj, bo cię dojedzie. Skąd u was tyle? Teraz mogę mieć... Aha, to sam 2000 za dobre zachowanie. Widzicie? Tutaj nasz Alkonost. Bardzo... no... z dużym nosem. Zobaczcie za kaszel. Ale tak jakoś człowieka bierze. No, choroby. Laptopie, gdzieś ty jest. Więc tego nie ma. Więc musiał być gdzieś tam i ja go minąłem. Pewnie to. Zaraz zobaczymy. No nie przyjmujcie się tutaj, że ktoś sobie tutaj leży. Oni wszyscy śpią. Grzecznym snem. Tam do góry mogę wejść. I tutaj. Mogę. O, jakiś syf. Lepiej nie było tam wchodzić. Tu kamery. Tutaj jest tylne wyjście, rozumiem. To chyba tu musi być laptop. To jest w ogóle jakiś budynek? Chyba, że... chyba chodzi o coś innego. Może chodzi o to? Nie. A, tu jest jeszcze dół. Do sprawdzenia. Wszystko jasne. Jest laptop. Hakujemy. Kody z GTA San Andreas działają, pamiętajcie. O i gitarka. No to wbijamy do środka. I uciekamy. Patrzcie, jaki duży. Feathering, more medals than he can fit on his chest, and very
musimy zgubić policję. Te cztery gwiazdki się chyba teraz pojawiły tak po prostu. Sprawdźmy, czy możemy zadzwonić do wujka Lestera przy okazji tej misji i dowiemy się. Okej. Czyli trzeba zgubić ręcznie, nie ma problemu. Patrzcie, lecimy na górę. Góra gubi wszystko, pamiętajcie. W ten sposób. Ładnie do góry. Pokazując chmury, lecimy do góry. Czemu cały czas leci do góry? Dobra. Dostarczyliśmy. Znaczy zgubiliśmy policję, teraz lecimy dostarczyć. O. Do hangaru mini madrazu. Właśnie tak. Wiecie, że w ogóle nie przechodziłem fabuły GTA 5. To dosyć problematyczny lot. Nie chcemy tutaj wykitować. Tak dziwne, że nie zginąłem w ogóle na tym przygotowaniu. Nie miałem kewlarów ani nic. Także w grudniu jest chyba nowe DLC. Co wy wtedy na to, żeby uruchomić kamerkę? Trochę mam stresik i tak dalej. Ale no... Może będę miał miliony widzów, a może będę miał ich jeszcze mniej. Właśnie tak. To jest ryzyko. Niczym kasyno. Pik, pik, pik. Podoba się wam mój lot? Tak, też tak myślę, że bardzo. Dobra, zakręcamy, będziemy zakręcać od lewej i jakoś wylądujemy na lotnisko tamtym pasem. Usuwamy podwozie. Ostry skręt. O kurde. Tak. A beka z tego, że na tym Cayo Perico nie można zabrać wszystkiego, a w kasynie na przykład można, nie? Torba na Cayo Perico jest pełna, a na diamenty, diamentowe kasynko, znaczy po prostu na kasynko, to już nie ma dna. Dobra, tamtym razem skończyliśmy helikopterem, znaczy samolotem. Teraz zaczniemy samolotem. No nieźle, dobra, widzimy się na kosatce zaraz. Jesteśmy już z powrotem na kosatce, możemy uruchomić drugą część tego prepa. Jakim jest pilot. Tutaj. Winewood Hills. Dobra, usiądziemy sobie. Zobaczymy, którego miejsca jest najbliżej. No stąd jest najbliżej. Pacific Bluffs. Od razu tam polecimy. I nie pamiętam, jak to w ogóle było z tym pilotem tego prepa. Jak go się przejmowało, czy wynajmowało, czy trzeba było go uratować. Ale zaraz się przekonamy. Dajemy. Pozdrawiamy Pawła. Tutaj coś spisuje. Nie wiem co. Rejestruje. Wracamy do naszego super samolotu. Po raz drugi dzisiaj zakładamy słuchawki. Jesteśmy pilotem.
Let's go. Mini kawałek do przelecenia. Zawsze mogłoby być dłużej. Pamiętajcie, pocieszajcie się, tak. Okej. Warzone, warzone. Wow. Nie sądziłem, że zahaczy. Dobrze, dziękuję, dziękuję. Pawle za GPS-a. Co tam będzie się działo? Już za chwilę dolatujemy. I... Dobra. Latanie pozostawia wiele do życzenia. Moje. Ale dlaczego on ma tutaj jakichś mięśniaków? Dobra. Dobra, ląduj, 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 ląduj. Bo sobie nie dam rady. Dobra, jestem debilem. Misja tutaj się nie kończy. Zostaliśmy, jesteśmy Johnem Wickiem. Renwick. Biorę snajperkę. Wysadzam jednego. Drugiego. Trzeciego. Zmieniamy. Broń na kałaszka, MK2. Wbijam z bara. Komitet powitalny. Dobra, to ty nie jesteś tym, którego mam znaleźć. Dobra, czy jesteście jeszcze na dole, tak? Tak, to od kim jestem, to... Ambulans już nie pomoże, bardziej karawan. Dobra, mogę tu wbić. Dużo was tutaj, jakoś tak. O, widzicie to? O, siema, panie pilocie. Ja tego już mam zabić? Ja nie, to chyba tak. To wychodzi. Dobra. Piętro wyczyszczone, zostało kolejne niżej. Exit the house. Okej, czyli to strzelał ten typ jeszcze. Zesztywniały palc. Exit, exit. Dobrze, by mi było poznać, do widzenia. Myślałem, że po pilota lecę, ale tu nie lecę po pilota, tylko lecę pomóc pilotowi, rozumiem. Woohoo! Ajajajajajaj, ało. Zabolać zabolało, ale za to... Chyba gubimy tą policję. Tylko pasowałoby się jeszcze stąd wydostać. No i ten helikopter.
gliny już nas dojeżdżają. Ale jednak zrobione to. Dobrze, moi drodzy. To co? Słyszymy się w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka. Tutaj symbolicznym skokiem żegnam się z wami cieplutko, bo już jest chłodniutko. I do następnego.